Dobry wieczór. Witamy w 34. odcinku podcastu Ciałowanie. Ze mną Olga Baran, którą już znacie z pierwszej części naszej rozmowy na temat medycyny chińskiej i mądrości, która z niej płynie. Dzisiaj zapraszamy na kontynuację tej rozmowy, która jest w ogóle cyklem, na który się zdecydowałam tutaj z Olgą po waszych entuzjastycznych komentarzach i po tym, jak ciepło został przyjęty ten odcinek i ile dostarczył inspiracji i takiej wiedzy, to zdecydowałyśmy się na nagranie takiej serii i będziemy się z Olgą spotykać raz w miesiącu, więc mam nadzieję, że będzie to dla Was miły cykl i wiele z tego wyniesiecie dla siebie, więc witam Cię, Olga, ponownie. Witaj kochana, witaj Agatko, witam Was wszystkich i cieszę się, że jesteście z nami, że słuchacie tego i że chcecie się czegoś dowiedzieć o medycynie chińskiej, to jest naprawdę super. Okej, wpadłyśmy na taki pomysł, żeby, znaczy w zasadzie to Olga wpadła na ten pomysł, żeby powiedzieć Wam o różnicach między medycyną chińską a medycyną zachodnią, o takich najważniejszych różnicach i trochę poopowiadać o takiej historii, która jest naprawdę niezwykle ciekawa i wiele wątków jestem przekonana, że Was zaskoczy, więc oddaję tutaj głos Oldze i jeżeli macie ochotę, to zadawajcie pytania później, na które mam nadzieję, że też znajdziemy czas, żeby odpowiedzieć. Będziemy też trochę rozmawiać o witalności, bo rozpoczęłam z moją cudowną grupą ciałowiczów program Witalność. No ale zanim to nastąpi, to Olga, powiedz o tych zasadniczych różnicach między medycyną wschodnią a zachodnią. Okej, to jest taki jakby, to jest taki ważny temat, bo jeżeli ktoś rozważa w ogóle przyjście do gabinetu medycyny chińskiej, to zwykle ludzie jakby zupełnie nie wiedzą, czym to się je, prawda? Co to jest za rodzaj, co to jest za rodzaj medycyny, czego mogą się spodziewać i też nie mają tej świadomości, że jest to zupełnie różna medycyna niż medycyna zachodnia. I co jest takie bardzo ważne? Jeżeli pomyślicie sobie o tym, co jakby jest najważniejsze w czyli czy też na czym się opiera medycyna zachodnia, no to będzie to na pewno, będą to prawa fizyki, będą to prawa chemii, będzie to anatomia, czyli budowa naszego ciała i będą to procesy fizjologiczne, tak? I jeśli chodzi o medycynę chińską, to to, na czym my się opieramy, jest zupełnie inne. A Agatko, jeszcze powiedz mi, nie wiem, czy kiedykolwiek korzystałaś z medycyny chińskiej albo z akupunktury. Tak, żeby... Chyba nie. Mhm. Jedyne, no to z Twojej wiedzy, mhm. jeżeli chodzi o warsztaty, ale tak, żebym miała do czynienia zupełnie z taką... Okej, żebyś była pacjentem, to nie. Pacjentką nie. Mhm. Okej. A dobra, to już trochę więcej wiesz na ten temat, ale... Jakie jest takie twoje pierwsze skojarzenie, jak się mówi o akupunkturze? Co ci przychodzi do głowy? Może od tego zacznijmy. Na pewno mi przychodzi do głowy praca z punktami w oparciu o meridiany, tak? O kanały energetyczne. O, to już jest zaawansowana wiedza. Dobra. No. Okay. No i trochę mi się to kojarzy, wiesz, w medycynie zachodniej jest suche igłowanie, tak? Też... Praca z powięzią i ja w ogóle bardzo dużo tych połączeń widzę, bo nawet ostatnio też mówiłam przy okazji któregoś podcastu, czy tam w którejś z moich grup, że to jest podobnie z ruchem, zobacz, że wszystkim tak naprawdę chodzi trochę o jedno, tak? Czyli o tą miękkość, o tą odżywczość, jeżeli chodzi o ciało. I teraz medycyna zachodnia nazywa to powięzią. Nagle odkryli po prostu, wiesz, tak. Niedawno, tak, Ameryka. Chińczycy wiedzieli o powięzi tak. Już tysiące lat temu. Tak. I mamy punkty na przykład, które odpowiadają tej powięzi organów wewnętrznych, nie? Tak. Tylko, że oni to inaczej nazywali. No, no i właśnie i taśmy mięśniowe, tutaj mamy meridiany. Jeżeli chodzi o pracę metodą Luena, no to tam chodzi o grację, czyli też o tą miękkość ruchu, tak? I tak. Wszędzie tak naprawdę chodzi o to, żeby ciało było takie sprężyste, elastyczne i no i właśnie takie z gracją, tak? Czyli żeby tego ruchu usztywnić,
uwzględnienia nie było. I jak ja ostatnio do tego doszłam, pewnie też trochę, wiesz, po latach mnie oświeciło, że tak naprawdę każdy próbuje mówić o tym samym, tylko innym językiem trochę. Tak, innymi słowami, czy też z innego tam poziomu, oczywiście. No więc tak, skojarzenia są super, bo wiesz, zwykle skojarzenia są z filmu Dzień Świra i z Kung Fu Pandy, nie wiem z której części, i może jeszcze Seks w Wielkim Mieście, bo tam też się akupunktura przewija. W ogóle musimy opracować taki listę takich filmów, gdzie akupunktura odgrywa jakąś tam rolę, nie? I aktorzy, czy też tam bohaterowie filmu się poddają tej akupunkturze, to by było nawet bardzo ciekawe. Natomiast jakby w bardzo dobrym kierunku idziesz, czyli powiedziałaś, wymieniłaś takie dwa bardzo obco brzmiące słowa, punkty i meridiany, nie? Czyli tak jak powiedziałam, w tej medycynie naszej zachodniej my się opieramy na anatomii, tak? Tak jak fizycznie to ciało wygląda, to się tam różne te zakamarki ciała różnie się nazywają, opieramy się na fizjologii, opieramy się tak naprawdę na prawach fizyki i chemii, tak? To są te takie bardzo mocne rzeczy, na których w ogóle cała medycyna zachodnia się opiera. Natomiast medycyna wschodu opiera się na tym, że mamy coś takiego jak chi. I to słowo chi jest takie... W zasadzie nie powinniśmy tego tłumaczyć, tak? Bo język chiński ma to do siebie, że jest językiem obrazkowym, czyli bardziej tam jest historia opowiadana w inny sposób niż w naszym języku, prawda? Niż w naszym piśmie fonetycznym. I to chi często się tłumaczy jako energię, czy też jako energię witalną, tak? Czy też jako ruch. To są wszystko bardzo niedoskonałe rodzaje tłumaczenia, ale mniej więcej polega to na tym, że wszystko, co żyje, jest podtrzymywane przez coś, tak? Czyli wszystkie procesy, które w tobie zachodzą, procesy myślenia, procesy trawienia, to, że się poruszasz, tak? To, że oddychasz, to wszystko ma swoje umocowanie, to ma swój powód i to jest właśnie chi. Czyli chi sprawia, że te wszystkie procesy mogą zaistnieć, tak? Również twoje emocje, więc to jest i na poziomie mentalnym, i na poziomie duchowym, i na poziomie fizycznym. I tak naprawdę chi odzwierciedla zmianę, tak? Czyli zobacz, żyjemy między niebem a ziemią, nie? A w jakiś sposób niebo oddziaływuje na ziemię, na przykład zsyłając ciepło słoneczne, deszcz i tak dalej, i tak dalej. I ta ziemia w jakiś sposób odpowiada na to, nie? Temu niebu. I odpowiada w ten sposób, że na przykład oddaje to ciepło w postaci pary i tak dalej. Innymi słowy, jest cały czas interakcja pomiędzy tym, co na górze i pomiędzy tym, co na dole. I my żyjemy między tymi dwoma rzeczami, tak? Czyli istniejemy w ciągłej zmianie. Cały czas wszystko się w nas zmienia i tak naprawdę chi opisuje tą zmianę. My, wiesz, w medycynie zachodniej szukamy jakiegoś pewnika, szukamy jakiejś struktury. O tak, masz złamaną kość. O tak, masz guza na wątrobie, nie? To już jest coś, co możemy uchwycić, możemy to zobrazować, możemy to uchwycić na przykład w badaniach, nie wiem, krwi albo właśnie obrazowych. Natomiast w medycynie chińskiej to, co my chcemy zrobić, to my chcemy opisać zmianę, która zachodzi. A ta zmiana zachodzi codziennie, dzień do dnia, chwila do chwili, nie? Mówi się nawet, że po 7 latach zmieniasz się cała ty, ponieważ następuje ta zmiana komórkowa, nie? I to jest prawda. Czyli my patrzymy, a w medycynie chińskiej na pacjenta jakby, czy te dynamiczne procesy, które w nim zachodzą, czy one są prawidłowe? Czy one mieszczą się w tej harmonii, a jeżeli się nie mieszczą, to jak my możemy delikatnie to skorygować, żeby to, wiesz, gdzieś tam puścić w lepszym kierunku niż do tej pory? I niczym innym się nie zajmujemy tak naprawdę. I tak jak wymieniłaś meridiany to jest takie cudownie brzmiące, obco, cudownie, wiesz, czarodziejsko słowo, które tak naprawdę opisuje ścieżki przebiegu energii, tak? Bo ta energia sobie płynie w ciele różnymi ścieżkami, są różne poziomy, na których to się odbywa, to już też kiedyś żeśmy o tym mówiły i są znane dosyć dokładne ścieżki przebiegu chi i te ścieżki, po prostu te kanały, którymi płynie energia, nazywamy meridianami, chociaż nie jest to nic, wiesz, to jest nic materialnego, tak?
To nie jest tak, że tam są jakieś rury dodatkowe, nie? Oprócz systemu nerwowego i wiesz, i naczyniowego, którymi by dodatkowo płynęła energia, po prostu całe nasze ciało jest tak naprawdę energią. A gdyby to jeszcze trochę inaczej opisać, bo jakby z tym słowem energia jest zawsze największy problem, a na tym się ta medycyna chińska zasadza, to tak naprawdę idzie nam tutaj w sukurs fizyka i już nie takie najnowsze jej odkrycia, a mianowicie, że nie wiem, czy też żeśmy już o tym nie mówiły ostatnio, że jeśli masz materię, nie, i masz atomy, no to kiedyś myśleliśmy, że jakby ta materia ma taką ostateczną swoją cegiełkę, nie? No to doszliśmy do tego atomu, no to super, no to już myśleli, że to jest wszystko i właśnie to jest ta baza naszego świata. No ale się okazało, że atom też można rozbić i jeszcze można rozbić te subatomowe cząstki. A jak się rozbije te subatomowe cząstki, to nie ma tam nic innego jak tylko energia. Więc Chińczycy mieli od samego początku rację, tylko po prostu inaczej to opisywali. I na tym się to zasadza. I to nie jest tak, wiesz, że to jest jakieś czarodziejstwo, no bo wiesz, energia. Energia. To jest coś, co ty dobrze znasz i ty to dobrze czujesz i ty to zauważasz u siebie i ty to zauważasz u innych. No popatrz, wstajesz rano i ty już od razu wiesz, że twój mąż wstał w niezbyt dobrym humorze. Prawda, że to wiesz? Coś go ugryzło od samego rana. No dobra, no albo widzisz, przyjeżdżasz do mamy, do kogoś z rodziny i widzisz, okay, że są nie w humorze. Coś jest nie tak. Coś ich boli, wiesz, są na coś wkurzeni. To, co ty obserwujesz, to, że ich chi funkcjonuje nie w taki sposób jak zwykle. Coś jest dysharmonijne, prawda? Coś ci nie pasuje. Tak naprawdę obserwujesz chi człowieka. A jeżeli widzisz chorą osobę, taką poważnie chorą, to też to od razu wyłapiesz, nie? Każdy z nas to wyłapuje. A więc my mamy, normalnie jesteśmy w to wyposażeni, że poprzez różne subtelne sygnały jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana osoba czuje się dobrze, w jakim jest humorze, czy jest zdrowa. Na przykład, nie wiem, widzisz dawno niewidzianą koleżankę, mówisz, wow, ale super wyglądasz, nie? Byłaś na, nie wiem, urlopie. Rozumiesz? Od razu to widać. Zakochałaś się, nie? Energia inaczej płynie, tak? Więcej energii dochodzi do twarzy, wiesz, oczy jaśnieją. I my w medycynie chińskiej po prostu znamy bardzo takie triki, sposoby, takie bardzo podstępne sposoby, żeby tą energię w bardzo subtelny i w bardzo precyzyjny sposób u pacjenta obserwować, nie? Czyli mamy swoje sposoby diagnostyczne i pewne rzeczy widać, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka. A jeżeli chodzi o samą ciebie, to ty też dobrze czujesz, że dzisiaj wstałaś i coś jest nie tak, nie? Bo zwykle my bardziej szybciej wyczuwamy, że coś jest nie tak, niż że jest bardzo tak, nie? I wiesz, i wstajesz rano i już wiesz, że a tu cię strzyka, a tu jakaś ciężka się czujesz, a tu cię głowa boli, nie? I później, wiesz, cały dzień jest trochę do tyłu, bo też Chińczycy z tym słowem chi na przykład opisywali chi dnia, tak? Czyli że w danym dniu chi płynie w taki, a w taki sposób i to jest korzystne albo mniej korzystne, nie? No więc to są rzeczy, które my wyłapujemy. My też wyłapujemy, że nie wiem, czujemy ciężar. Wyłapujemy to, że czujemy ból, tak? A ból to jest nic innego jak tylko zatrzymanie energii. Ta energia nie krąży jak należy. I w medycynie chińskiej nie chodzi o nic innego, jak tylko o to, żeby ta chi krążyła w odpowiedni sposób, nie? I żeby ta krew, czyli ta bliźniaczka, czy jak my to mówimy, też krążyła w odpowiedni sposób i wtedy jest okej. Okay. To już nawet wolimy, wiesz, żeby było nawet ta zła cyrkulacja, ale żeby ona była, nie? Bo zasadą życia jest ruch. Zasadą życia jest ruch. Okej. Okay. Czy coś ci to pobudza do myślenia, nie? Jakby rozumiesz, że to są rzeczy naturalne, to nie są rzeczy z kosmosu, to nie są rzeczy ezoteryczne ze wschodu. To jest coś bardzo dotykalnego, to jest coś, z czym my mamy, to jest samo życie, nie? Czujesz się dobrze albo źle. My po prostu mamy mało słów, wiesz, którymi operujemy w odniesieniu do tego. Więc wracając jeszcze do tej medycyny zachodniej i wschodniej, jak w medycynie zachodniej my mamy tą anatomię, wiesz, te struktury, układ nerwowy, wiesz, układ szkieletowy, układ mięśniowy i tak dalej,
Tak, właśnie w medycynie chińskiej my mamy te meridiany, czyli te ścieżki, czy też sieci energetyczne, którymi ta chi sobie podąża. I na tych meridianach, na przebiegu tych meridianów mamy punkty akupunkturowe. I to są takie sprytne miejsca, takie puste miejsca w sumie z punktu widzenia medycyny zachodniej, bo tam nic nie ma, wiesz, tam nie ma nerwów, żeby nie było wątpliwości. I przez te punkty akupunkturowe my mamy szansę w bardzo precyzyjny sposób wyregulować energię. Mamy konkretne meridiany, które mają konkretne funkcje i my już wiemy, że my jesteśmy w tej funkcji, jakby w tym obszarze i na tym meridianie znajdują się takie, a nie inne punkty, w których możemy dokonać bardzo precyzyjnej regulacji. To jest to miejsce, gdzie można wymienić coś z zewnątrz z tym, co jest w środku. I tak naprawdę punkty akupunkturowe mają połączenie z głębią ciała, z najgłębszymi jego partiami, tak? Czyli dlatego też masaż działa, nie? Dlatego też masaż działa, że to jest coś, co od zewnątrz stosujesz, ale tak naprawdę wpływa to bardzo na ogólne samopoczucie, na zdrowie, wiesz, na twoją energię. Dlatego też działają ćwiczenia fizyczne, nie? Bo one też pobudzają, w sumie wiesz, o tym by dużo mówić, bo one nie tylko tą zewnętrzną warstwę pobudzają, ale też my wiemy, że dobre ćwiczenia fizyczne gdzieś tam masują narządy wewnętrzne, nie? No, to dam. Okej, czy coś byś jeszcze dodała do tej różnicy między medycyną wschodnią a zachodnią, żeby tak zamknąć ten temat? Kochanie. Znaczy nie będziemy się tutaj mega nad tym rozwlekać, natomiast na przykład różnicą jest diagnoza, nie? Bo tutaj, tutaj masz taką obiektywną w sumie diagnozę, nie? Robisz badania krwi i coś wychodzi albo nie. Robisz badania obrazowe, coś ci wychodzi albo nie. I teraz jest taki rozdźwięk często, bo badania obrazowe i wyniki krwi wychodzą ci bardzo dobrze, a ty się czujesz źle. No i lekarz cię wtedy odsyła do psychiatry, nie? Jakby tu jest taka niezgodność, że ty czujesz, że z twoim chi coś jest nie halo, ale oni tego nie potwierdzają obiektywnie, nie? I wtedy wkraczamy my, cali na biało, tak? My akupunkturzyści. To jest taka parafraza z takiego kawału brzydkiego, ale go nie opowiem. Okej, w każdym bądź razie w medycynie chińskiej my po prostu dysponujemy różnymi sposobami na to, żeby diagnozować ten przepływ energii. I żeby sprawdzać, co w konkretnych kanałach się dzieje, co w konkretnych organach się dzieje. Więc do tego celu my oglądamy człowieka. To, jak wiesz, się prezentuje twoja twarz, bo na twarzy bardzo dużo widać. Od razu widzisz, że ktoś ma, wiesz, podkrążone oczy, zmęczony, że ma szarą cerę, tak? To jest mnóstwo informacji za jednym zamachem. Często u lekarza medycyny zachodniej, no to nawet ci w oczy nie spojrzą, nie? To jest też ten problem, że tam już zatracili to i że mało nas tam oglądają. Więc cera jest informacją, włosy są informacją, paznokcie, przede wszystkim pulsy są informacją, czyli umiejętność czytania z tętnicy promieniowej, natomiast to są bardzo subtelne rzeczy, to nie jest tylko tempo tego pulsu, tak? Tylko to są różne jego jakości. I to nam mówi o tym, co się dzieje w organizmie, jak on jako całość działa i jak jego poszczególne jakby, jak poszczególne meridiany się mają. Możemy czytać z brzucha, bo też jak naciśniesz brzuch w różnych rejonach, też masz informacje, coś jest bolesne, coś jest napięte. Także skóra na całym ciele z informacją, wiesz, układ krwionośny, różne pajączki, żylaki, to jest cała kopalnia wiedzy. To jak pacjent mówi, nie? Zobacz, są ludzie, którzy są tak wyczerpani, że oni ledwo, wiesz, są w stanie projektować swój głos, nie? Że ten głos nawet do ciebie nie dolatuje, bo jest taki słaby. Od razu wiesz, że coś ma z płucami na przykład, nie? Więc jest tysiące sposobów, tylko trzeba wiedzieć, czego słuchać, czego szukać i wtedy to jest bardzo, no to jest super, nie? Bo masz wiele informacji w jednym. Jeśli chodzi, my się bardzo też różnimy, jeśli chodzi o medycynę zachodnią i wschodnią, w podejściu do pochodzenia chorób, nie? No bo etiologia chorób, skąd choroba pochodzi, dlaczego się pojawiła, nie? Dlaczego zachorowałaś? No więc wiesz, w medycynie zachodniej jest często tak, że no, miałaś pecha i zaraziłaś się czymś, tak? To jest najnowsza jakby ta wiedza, którą my mamy.
Albo miałaś pecha i masz złe geny, tak? I te geny ci sprawiły psikusa. I to sprawia trochę, że my się czujemy tacy bezbronni, nie? Tak jakby, że nie mamy żadnego wpływu na to, co nas spotyka i na stan naszego zdrowia. Coś się tam przebąkuje o tej diecie, wiesz, ale jakoś nie wiem, czy cisnął ci ostatnio lekarz medycyny rodzinnej jakby do poprawy stylu życia? Pewnie nie widzisz go za często, ale... Ja w ogóle nie chodzę właśnie do lekarza i tak mi ciężko powiedzieć, ale no pewnie, Jasne. pewnie nie. No, nie przypominam sobie jakichś takich pytań. Ja też nie, ja też tego jakby nie pamiętam w mojej tam 40-paroletniej historii. Natomiast w medycynie chińskiej my jednak uważamy, że dużo jest w naszych rękach. Nie, że wszystko i my nie negujemy tego, że pewne choroby, czy też pewne skłonności bardziej są rzeczywiście dziedziczone po rodzicach. Natomiast, czy też są wynikiem tego, jak twoja matka, wiesz, w czasie ciąży się zachowywała, albo w jakim stanie zdrowia byli twoi rodzice w momencie twojego poczęcia, tak? Bo to jest istotne. Natomiast my uważamy, że te choroby mają różne pochodzenie i częściowo, a w dzisiejszych czasach to jest ogromna część przyczyn chorób, to jest nasz styl życia, nie? Tutaj troszeczkę zahaczamy już o to, co mówiłaś, o tą energetykę, o to, co chcesz ludziom przekazać, więc nasz styl życia jest takim, taką przyczyną choroby trochę mieszaną, bo to trochę pochodzi z zewnątrz, a trochę pochodzi od nas, nie? Są też przyczyny chorób zewnętrzne, ale tutaj nie chodzi nam na przykład o wirusy, o bakterie, o takie rzeczy, tylko bardziej chodzi nam o to, że różne czynniki klimatyczne są w stanie wniknąć do środka ciała poprzez różne okna, które my gdzieś na ciele mamy i spowodować chorobę. Oczywiście te czynniki zewnętrzne, one wnikają w nas, ale tylko wtedy, kiedy my jesteśmy słabi. I popatrz, o, tak jak ten, no dobra, już wypowiem to słowo, tak jak ten koronawirus, nie? Zastanawiamy się, dlaczego jedni chorują, a drudzy nie, i strasznie się jest to wałkowane na 10. stronę. I tak naprawdę, jeżeli człowiek jest odporny i ma ten płaszcz ochronny, w sensie tutaj mówię tej medycyny chińskiej, czyli że ta energia obronna, ta Wei Qi, tak ją nazywamy, jeżeli ona jest silna, to ona nie dopuści tego do środka, nie? I są ludzie, są takie przypadki, gdzie i znam takie przypadki, gdzie wiesz, kobieta pracuje na oddziale covidowym od marca tamtego roku. I nawet nie ma przeciwciał i nigdy nie zachorowała. Cały już oddział, wiesz, przechorował po 5000 razy. Ona jest po prostu odporna. Wiesz, to jest też taka kwestia, że jeżeli nawet ta zewnętrzna powłoka dopuści coś do środka, to te warunki, które ty masz w środku, twój wewnętrzny klimat jest albo korzystny, albo jest niekorzystny. Bo jeżeli masz w środku bardzo dużo wilgoci i gorąca, to wiesz, tam grzyby na przykład zalęgną się natychmiast i to jest dla nich zapraszające. I one tam chcą być i jakby i kontynuować zasiedlanie cię. I się rozrastają, nie? Jeżeli tam jest wilgoć i zimno, no to tam na przykład wirusy chętnie wejdą i tak dalej, i tak dalej. Czyli ty musisz mieć też odpowiednie warunki w środku, w swoim organizmie, które będą ułatwiały tym wszystkim patogenom wniknięcie. A będziesz miała te złe warunki, a wtedy, kiedy będziesz się niewłaściwie odżywiać, nie będziesz się ruszać, nie będziesz dbała, wiesz, o właśnie o odpowiednie ubieranie się, bo to wszystko ma ogromne znaczenie, nie? No i wreszcie to, co nas najbardziej różni chyba z medycyną zachodnią, to to, że choroby mają swoje źródło i to w tym momencie takie bardzo poważne źródło, jakby duży udział procentowy tego jest, te choroby mają pochodzenie wewnętrzne. A mam tutaj na myśli twój wewnętrzny świat, twój świat emocji i świat twojej psychiki. Czyli psychika może być przyczyną choroby i to każdej. Tylko, że to zajmuje troszkę dłużej niż na przykład uraz, nie, który złapiesz jako coś, co pochodzi z zewnątrz. O tym też żeśmy troszkę wcześniej mówiły, nie? No właśnie pamiętam, że w poprzednim odcinku ja wspominałam o tym, że zgłębiając trochę sama, trochę przy okazji jakichś tam szkoleń związanych z ruchem, tą wiedzę dotyczącą medycyny chińskiej i dotyczącą energii, dotyczącą tak naprawdę takich poziomów różnych związanych z
z porami roku i też z na przykład z ogniem, z ziemią, z drewnem, to wszystko, co się przeplata też, jeżeli trening jest zbudowany w oparciu o medycynę chińską, mam tutaj na myśli Body Art, czy na przykład Trilogy, to pamiętam właśnie, mówiłam o tym w poprzednim naszym spotkaniu, że podczas właśnie szkolenia z Trilogy było to dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, że tam to wszystko, co sobie byłam w stanie wśród jakichś tam moich znajomych czy osób z rodziny ucharakteryzować, jak ich osobowość albo ich problemy ze zdrowiem, jak są połączone z niewyrażonymi emocjami albo z tym, na przykład, że ktoś ma dużo w sobie jakichś, nie wiem, zawiści, złości, jakiegoś takiego żalu, tak? A później rak, na którego choruje, wiąże się po prostu z tym, co przez ostatnie lata było niewyrażone w jego ciele, czy w ogóle nie było wypowiedziane, tak? I dla mnie to było, pamiętam, niesamowitym odkryciem wtedy i trochę zaczęłam zgłębiać wiedzę na ten temat, ale to jest wiadomo, że studnia bez dna, tak? Że to jest, ale widzisz, można to zupełnie uprościć, bo zatrzymane emocje, stłumione emocje, to jest stłumiona energia, czyli znowu energia nie krąży, zatrzymuje się, ale tak naprawdę to nie jest tak, że energia przestaje istnieć, bo nawet w fizyce masz zasadę taką, że masa może pojawić się i zniknąć we wszechświecie, ale energia nie jest zasada zachowania energii. Więc energia emocji, która już wiemy po naszym poprzednim spotkaniu, jeśli chodzi o gniew, prawda, jest bardzo, to jest silny rodzaj energii. Jeżeli ta energia jest tłumiona, niewyrażona, to ona będzie robiła spustoszenia w twoim ciele na różne sposoby. Też żeśmy parę tych sposobów już wymieniły, nie? I to nas po prostu różni z medycyną zachodnią, że my bierzemy tego człowieka i to jest właśnie, to jest ta nazwa holistyczna medycyna. Czyli my patrzymy i na tryb życia człowieka, i patrzymy na jego genetykę też, tak? To, jakie są choroby w rodzinie, jakie są tendencje. Patrzymy na to, jak on się czuje w swoim życiu i wiesz, jakie ma te emocje, czy on te emocje właśnie umie wyrażać. I to wszystko dopiero do kupy razem daje nam tą diagnozę i daje nam kierunek w leczeniu. No i dlatego też ludzie są często zaskoczeni, że myśleli, że przyjdą jakby, no boli ich tu i on chce mieć tutaj igłę, nie? A ja go gdzieś zupełnie indziej kuję i jest to wielkie rozczarowanie z początku, bo to po prostu tak nie działa, nie? A no i to też jest, i zobacz, i to też jest to. W medycynie zachodniej problem jest tutaj, no to otwieramy cię tutaj i leczymy cię tutaj, nie? Tam, gdzie problem, tam się zabieramy do rzeczy. Natomiast w medycynie chińskiej my po prostu wiemy, że problemy czasem pojawiają się zupełnie w innym miejscu, niż gdzie tkwi przyczyna, nie? Jeżeli my chcemy leczyć tą przyczynę, to czasami zupełnie się oddalamy od tego miejsca, gdzie wykwitł ten problem, nie? Gdzie pojawił się ten objaw. No i mówię, stąd takie lekkie rozczarowanie pacjentów, że boli go głowa, a jakuje gdzieś na stopie. Tak to działa, ale to też już tłumaczy, że te meridiany, te siatki, te kanały, te ścieżki energetyczne, one płyną przez całe ciało i jeżeli ja na przykład oddziaływuję na jeden koniec tak, tego meridianu, to będę miała efekt na drugim końcu, bo ten drugi koniec jest na przykład na głowie, tak, a początek jest na stopie na przykład. Tak. No i też podobnie jest z powięzią, tak? Jeżeli chodzi o początek, często też jak prowadzę zajęcia i mówię o tym, że no wszystko w naszym ciele jest połączone, też nie chcę, po pierwsze nie mam takiej wiedzy, jeżeli chodzi o medycynę chińską, jedyne mam wiedzę odnośnie przepływu meridianów, ale też uważam, że no jeszcze jest to tak małe albo tak czasami niepotrzebne, żeby fiksować się akurat na tym jednym szczególe, tylko bardziej mi zależy na tym, żeby poczuć i żeby pokazać, że wszystko w naszym ciele jest połączone, nie wchodząc już, nie zagłębiając się od razu w jakieś dla niektórych tajemne ścieżki, tylko pokazać, że miednica ma połączenie ze stopą, że nasz język, wszystko, co jest związane ze strukturą całą naszego ciała, nie da się oddziaływać pracując na przykład tylko z bólem kręgosłupa, nie masując pośladków, tak? Albo nie puszczając napięcia z dna miednicy, nie ruszając stopy. I to bardzo często dla niektórych jest zaskoczenie, tak? Że w ogóle tak to działa. Ale chciałam teraz porozmawiać z tobą trochę na temat takiego
Ostatnio próbowałam ubrać w słowa, uwielbiam jakby słowo energia witalna, ale też uwielbiam słowo witalność, czyli to, że my się budzimy trochę, rozmawiając ostatnio z Tobą na temat wiosny, tak, że my się budzimy, więcej czujemy tego takiego pobudzenia w związku z tą zmianą pory roku też, ale... No niektórzy by Cię nie przyznali racji, bo okej, bo niektórzy mają osłabienie, tak, no, tak. Ale tak sobie właśnie chciałam usystematyzować, no bo ja też lubię te konkrety oczywiście, czyli rozpisać w punktach takie najważniejsze czynniki, które wpływają na nasze zdrowie albo na poziom w ogóle tego samopoczucia i które są w stanie nam odbierać tą energię witalną, patrząc też na jakieś tam publikacje w ogóle dostępne, jeżeli chodzi o, nie wiem, badania, jakieś książki. No i usystematyzowałam to na 7 takich punktów i pewnie tutaj też zgodzisz się z niektórymi z nich, że oczywiście pierwszym jest ruch, bo to najbardziej pobudza nasze jakby przepływ właśnie tej energii w ciele. Na pewno odżywianie i nawadnianie. I tutaj medycyna chińska to jest to, co ja się od ciebie nauczyłam i przekazywałam to dalej jak tylko mogłam, czyli to zaczynanie dnia od ciepłej wody i picie w ogóle tej wody jako takiego nawilżania, tak, tego organizmu. Kolejnym punktem jest na pewno sen i zadbanie o tą jakość snu i zniwelowanie tego niebieskiego światła. Następnym jest jakiś rodzaj medytacji, ciszacji, dla niektórych być może modlitwy, dla jeszcze innych chwili po prostu bycia ze sobą i zatrzymania. Kolejnym bardzo ważnym moim zdaniem są właśnie tutaj relacje, które wiążą się z tymi emocjami, bo jeżeli my mamy bardzo dużo jakichś takich skłóconych, niepozałatwianych spraw z innymi ludźmi, to to niesamowicie odbiera energię i tłumi w ogóle naszą chęć życia, bo nie jesteśmy w stanie w jakichś takich społecznościach funkcjonować w pełni i doświadczać po prostu tego bycia w relacji z innymi ludźmi, bo cały czas czujemy się jacyś tacy wymęczeni pewnie jakimiś, nie wiem, plotkami, intrygami i tutaj z relacjami mam też taką, łączy mi się, nie wiem, oglądanie telewizji, przekazu medialnego i to wszystko, co wpływa na nasze emocje, na ich poruszenie. I na pewno jeszcze kolejnym takim punktem jest jakiś taki rodzaj kreacji, pasji, czegoś, co nas napędza, nakręca, daje możliwość wyrażania siebie, jakiejś misji, poczucia tego, że każdy z nas ma jakieś predyspozycje, które nie są blokowane, które jest w stanie wyrażać. I wiem, że tutaj pewnie medycyna chińska ma jeszcze więcej do powiedzenia. Czy ty byś coś dodała do tych punktów, jeżeli chodzi o tą witalność? Wiesz co, ja sobie myślę tak, że bo tak jak żeśmy już mówiły ostatnio, wszystkie problemy wyrastają z jednej rzeczy, z jednego korzenia. To jest pocieszające. Otóż tak jak powiedziałam ostatnio, że jeżeli ty żyjesz niezgodnie ze swoją naturą, a zaraz do tego wrócimy, co to oznacza, to problemy natychmiast się pojawiają, bo wiesz, to jest gwałt za gwałtem. Nie żyjesz ze swoją naturą, czyli nie odżywiasz się tak, jak powinnaś, nie śpisz tyle, ile powinnaś, nie realizujesz się w relacjach międzyludzkich tak, jak powinnaś, nie zajmujesz się tym, czym powinnaś, tak, według swojej natury, to wszystko sprawia, że ciągle musisz ze sobą walczyć, tak, i ciągle pojawiają się problemy. I w medycynie chińskiej, czy też nawet w daoizmie, mówiąc jeszcze bardziej szerzej, mówimy, że każdy ma swoje dao, czyli każdy ma swoją ścieżkę. Tak? Każdy ma swoją ścieżkę i jakby zadaniem każdej osoby, czy też każdy rodzi się z jakimś rodzajem przeznaczenia, nie fatum w sensie, wiesz, greckiego fatum, tak, że takie fatalne przeznaczenie i realizujesz to w 100% i nawet jak nie chcesz, to się prześpisz z własnym ojcem albo matką, tak? Nie, to jest z greckich, tak, to jest fatum greckie, nie? Więc to nie o to chodzi. Chodzi o to, że już w momencie urodzenia, czy też nawet w momencie poczęcia, albo i nawet jeszcze przed poczęciem, według takich bardziej dogłębnych nauk chińskich, jakby pewne twoje cechy są zdeterminowane i też pewne twoje dary są zdeterminowane. Czyli przychodzisz na ten świat
i jesteś już w czymś dobra, masz jakieś predyspozycje. Wiesz, kiedyś było tak, że jak w jakichś takich starożytnych wspólnotach, pierwotnych wspólnotach dziecko przychodziło na świat, to jakby ta wspólnota była bardzo ciekawa, wszyscy oczekiwali, co to dziecko wniesie do tej wspólnoty, nie? Czym ono przysłuży się tej wspólnocie, jaki dar, jaką umiejętność ono będzie przejawiało. I powiedz mi, dzisiaj, w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy tą umasowienie wszystkiego, nie? Jest wrażenie, że nikt na ciebie nie czeka, każdy, wiesz, 100 osób jest w stanie cię zastąpić w tym, co robisz. I przyjdą i 10 lepszych przyjdzie od ciebie. Więc lepiej się nie odzywaj i nie narzekaj na nic. A tak naprawdę to zaraz przyjdą maszyny i będą wszystko za nas robić. I wiesz, i to jest takie trochę beznadziejne. A medycyna chińska mówi, że masz swoją naturę i jakby nie ma i już nie będzie takiego człowieka jak ty. I ta natura będzie się przejawiała na różne sposoby. Chodzi tylko o to, żeby jej nie przeszkadzać. Wiesz, i tutaj wchodzi jakby społeczeństwo, no bo zaczynają cię uspołeczniać, nie? Tego nie wolno, tamtego nie wolno, tego nie bij, wiesz, tu nie pluj, nie krzycz na wujka i tak dalej. Co sprawia, że my dusimy różne naturalne instynkty w sobie i na sam koniec, jak już masz 20 lat, to już jesteś taka, nie? Kurde, i tylko z której strony przyjdzie kopniak, nie? Jakby coś takiego z tego wychodzi. My jesteśmy strasznie napięci, strasznie też się chcemy dostosować do grupy, nie? Więc ja bym tutaj te twoje trzy ostatnie podpunkty to bym tak spięła w jedno i troszeczkę jakby dodała do tego chińskiego aspektu. I wiesz, to co my też w medycynie chińskiej chcemy zrobić, to my chcemy, żeby pacjent zaczął żyć swoim życiem i żeby wrócił do swojej natury. Nie ma niczego innego, co my chcemy zrobić. Żeby ta energia zaczęła płynąć zgodnie z tym przeznaczeniem, które on ma. I wiesz, możesz sobie zadać pytanie, bo ta natura daje o sobie znać. To nie jest tak, że wiesz, przechodzisz proces uspołecznienia i już jest koniec, nie? Już masz wyprany mózg, nie? Tylko myślę, że to były takie rzeczy, które na przykład we wczesnym dzieciństwie nas interesowały. Coś gdzieś cię pociągało. Ja nazywam to wołaniem, nie? Coś cię woła. Czasami to jest takie ciche wołanie, czasami to jest wołanie, na które wiesz, musisz za tym iść, bo czujesz, że nie jesteś w stanie inaczej. Czasami to wołanie staje się bardzo mocne, jak masz 40 parę lat i wiesz, rzucasz wtedy wszystko w cholerę i jedziesz w Bieszczady, jak to mówią, nie? Więc ta natura, ona się odzywa i chodzi o to, żeby... Wiesz, ludzie są przerażeni, jak to słyszą, nie? Jak słyszą to wołanie, chcą to zgłuszyć, bo dla nich oznacza to, że jak to usłyszą, no to właśnie trzeba wyjechać w Bieszczady i wiesz, wór pokutny jakiś nałożyć, nie wiadomo co jeszcze. A to wcale nie tak. I można rewolucję zrobić powoli, wbrew temu wszystkiemu. I tylko musimy nauczyć się tego słuchać. I to jest najważniejsze. I wiesz, to są takie małe rzeczy, nie? Coś cię zatrzymało i w czymś się rozpłynęłaś, nie? Coś w tobie, nie wiem, się właśnie rozpłynęło. Coś było takie błogie. To już Campbell mówił, nie? Podążaj za błogością. Zresztą książki Campbella, no to są Josepha Campbella, no to jest rzecz, no... fascynująca i to był badacz mitów i bardzo polecam każdemu, bo tam jest zawarta właśnie droga bohatera, tak? Bo każdy z nas jest takim bohaterem w swojej własnej historii. I chodzi o to, żeby właśnie się stać tym bohaterem w swojej własnej historii, a nie żeby odgrywać te role, które gdzieś tam, wiesz, ktoś ci narzuca i wtedy wszystko naprawdę płynie dobrze i wtedy znajdzie się dieta i wtedy znajdzie się ruch i wtedy znajdzie się cała reszta, nie? Tylko mówię, no społeczeństwo nas w takie ciasne, wiesz, klatki wsadza, wiesz, w takie ciasne jakieś, jak konie dorożkarskie idziemy i wiesz, budzisz się, jak masz 40 parę lat i chce ci się wyć, nie, bo to wszystko nie ma dla ciebie sensu i pojawia się depresja, nie, a ta depresja to nie jest nic innego, jak podążanie w głąb siebie, bardzo głęboko, depresja sama ta nazwa wskazuje, nie, podążanie głęboko, głęboko właśnie w głąb siebie, za własnym libido, czyli za własną energią, za własnym chi, żeby go odnaleźć, nie? No więc próbujemy różnych rzeczy, żeby to zgłuszyć, tak? Więc zaczynamy zażywać tabletki, które coś nam dadzą i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że wszystkie tabletki na depresję są złe,
ale bo czasem się to przydaje. Natomiast dobra, rozwinęłam Nie, bardzo. bardzo dobrze, to jest bardzo interesujące. Ja dlatego w ogóle słucham, wiesz, zaciekawiona i w ogóle nawet nie kontynuuj. To, co mówisz o relacjach, nie? To, co mówisz o wyciszeniu, to wyciszenie, czy też medytacja, czy też użyłaś jeszcze jednego słowa. Ciszacja. Ciszacja. To od Eweliny Stępnickiej znam ciszację, polecam wszystkim. Wystarczy siedzieć w ciszy i nie musisz udawać, że umiesz medytować, czy nie umiesz. Tak. W ogóle, wiesz, to jest taki moment, bo te momenty prawdziwego wglądu, wiesz, każdy je przeżył. I to nie jest tak, że musisz jechać nad Ganges, nie? I tam w grocie w Himalajach doznać, wiesz, tego. Bo to jest największy bullshit. Nie musisz, wiesz, jakichś rzeczy robić, bo wiesz, to jest tu i teraz, nie? I każdy z nas doznaje, ma ten moment, kiedy coś się, ja to nazywam, że coś się otwiera, nie? I wtedy nagle rzeczy się prostują. I nie wiem, czy ja opowiadałam ci o tym, jak miałam taką pierwszą moją akupunkturę z prawdziwego zdarzenia. Opowiedz. Bo to jest ciekawe. Miałam wcześniej akupunkturę, która mi bardzo pomogła na problemy ciała. Bardzo, naprawdę, nie mogę powiedzieć. Natomiast wyregulowała mi ciało, ale wiesz, tak jakby dalej było coś nie tak. A to też jest takie bardzo powszechne poczucie, że coś jest nie tak. Niby wszystko jest okej, ale nie czujesz się do końca dobrze, tak? I no i co? No i poszłam do mojej szkoły akupunktury, do której się paręnaście lat temu już zapisałam i warunkiem skończenia tej szkoły było odbycie własnej terapii, tak? Uczciwe, nie? I nauczyciel robił nam akupunkturę. Myśmy przyjeżdżali jakby przed zajęciami i żeśmy tą akupunkturę tam mieli. I ja pamiętam, jak pierwszy raz on użył na mnie tych punktów, które według nas, według naszej nomenklatury przywracają nas do naszej własnej energii, tak, że jesteśmy wreszcie u siebie. I to było coś takiego, że użył dwóch punktów, tak? O, dwóch punktów. I ja tak leżę, wiesz, ja, nie? To był taki moment, że nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo moje wszystkie problemy zniknęły, rozumiesz? Było wszystko dobrze, tak jak było. Tak jak było na ten moment, było idealnie. Nie potrzebowałam nic zmienić. Jak ja to mówię, ten wewnętrzny konflikt wygasł. Każdy z nas ma jakiś wewnętrzny konflikt, wiesz, przez który wiesz, brodzi przez całe życie w nim. Wszystko to wygasło, wszystko było super, niczego więcej nie potrzebowałam, tak? Wow, nie było, wiesz, to takie, to nie było wystrzeleniem, wiesz, w kosmos, jakimś odlotem, zupełnie nie z tych rzeczy. Było po prostu, jak to mówią, feel so good, tak dobrze, nie? I wyszłam z gabinetu, trochę oszołomiona tym, i wsiadłam do samochodu mojej koleżanki, bo później jechaliśmy na zajęcia. Ona sobie kupiła wtedy nowy samochód. I ja mówię tak, Ewa, kurczę, nie wiem, co mam robić. Nie wiem, czy mam wymiotować, czy się mam śmiać, nie? Bo w pewnym momencie, wiesz, jakaś konfuzja we mnie. Ona mówiła, żartujesz sobie ze mnie, nie? Miała nowy samochód. I wiesz, w końcu skończyło się na tym śmianiu. Chodziło o to, że ta energia zaczęła we mnie płynąć i w tak gwałtowny sposób to się wszystko uwolniło, że wiesz, że wow. I ja jakby taki moment złapałam wtedy przy akupunkturze. Ale tych momentów było więcej, bo te momenty ci się pojawiają, wiesz, jak pierwsze promienie słońca ci gdzieś wiosną, wiesz, na twarz wyjdą. Te momenty się pojawiają podczas treningu, tak? Kiedy tak głęboko wchodzisz w te ćwiczenia, nie? I jakby jesteś tak głęboko w siebie, że nic się nie rozprasza. Także nie trzeba. Stan flow, tak? Że czujesz, jak wszystko płynie tak, jak powinno. I ty tego nie zakłócasz. Wszystko jest tak, jak powinno być. Że wszystko dajesz temu płynąć. Nie musisz nic, cholera, zmieniać. To jest taki stan powinien być, wiesz, no jakby przez większość czasu. I później, wiesz, napotkałam innych nauczycieli, inne metody, które też jakby ułatwiały to i ułatwiały bycie w tym. Natomiast, wiesz, każdy musi poszukać swojej ścieżki, swojej drogi. To też jest tak, że właśnie to, co jest dla jednego dobre, dla innego może nie być. I każdy z nas musi tą podróż gdzieś tam odbyć sam. I tak jak to wszyscy podkreślają, wiesz, te klucze do ciebie są w tobie, nie są, wiesz, w jakiejś metodzie. Bo ludzie też myślą, że wiesz, przyjdzie jakaś metoda, przyjdzie jakiś wielki
uzdrowiciel, normalnie coś ci tam tknie paluchem i wtedy to się stanie. No nie, no wiesz, no nie. To się dzieje, wiesz, małymi krokami. To jest taka ewolucja i czasami ta ewolucja ma takie większe skoki. To są te momenty, kiedy nagle dochodzi coś do ciebie, nie? Dochodzi to zrozumienie. Chwytasz ten kontakt ze sobą tak naprawdę, którego ci brakowało. I tak jak mówię, każdy musi poszukać sam. I to, co jednego otworzy, drugiego nie otworzy. Nie? Więc nie ma jednej uniwersalnej super metody. I to też jest coś, co bym chciała, żeby ludzie usłyszeli, żeby się nie martwili, że o, ze mną coś jest nie tak, bo na mnie to nie zadziałało. Nie? No nie, może ty potrzebujesz troszeczkę z innej strony, żeby do ciebie podejść. Tak całkiem po prostu. Okej. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało, bo teraz jest ostatnia chwila, żeby tutaj Olgę podpytać. Myślę, że kolejne nasze spotkanie w ogóle będzie w maju i to będzie moment przejścia z wiosny w lato i będziemy też rozmawiać, co w związku z tym ta pora roku nam niesie i co być może będzie się działo fajnego, jak możemy sobie też wykorzystać ten czas dla siebie, żeby po prostu pójść zgodnie z tym rytmem, rzeczywiście cyklem natury. Trochę wspomniałam o tym piciu wody, które się rzeczywiście od ciebie nauczyłam, tą czystą wodę, ciepłą. Stosuję to od jakichś chyba 3 lat, tak rano po przebudzeniu. Ważne, żeby to była właśnie czysta, ciepła woda. I dlaczego to tak jest, gdybyś mogła powiedzieć, że, bo wiesz, ludzie na przykład mówią, no dobra, no ale jakie to ma znaczenie, ja nie wypiję ciepłej wody albo czystej wody, bo muszę sobie dodać na przykład cytrynę, a przecież to tak oczyszcza niby, tak? Więc no, gdybyś widzisz, mogła to powiedzieć. No sekret polega na tym, że taka przygotowana ciepła woda, bo ona musi być przygotowana, że ta przygotowana ciepła woda nie ma smaku i to jest coś, czego my nienawidzimy. My chcemy mieć smak, na przykład mięsożercy to potwierdzą, my też dlatego lubimy jeść mięso, bo mięso ma bardzo intensywny smak, tak? Warzywa nie są aż takie esencjonalne. My dlatego lubimy słodkie i tłuste potrawy, bo wiesz, ten tłuszcz też tej smakowitości tam dostarcza i coś, co nie ma smaku, jest dla nas dziwne, odpychające i oczywiście my tego nie chcemy, więc zawsze w tej wodzie coś się musi znajdować, nie? Już teraz nawet w butelkach nie możesz kupić czystej wody, tylko ona musi mieć tam, kurde, melona, truskawkę i coś tam jeszcze, nie? Sztuczne oczywiście wszystko, żeby nie było. Więc to, że woda nie ma smaku, ma wielki walor, a mianowicie rzeczy bez smaku, czyli takie długo gotowane kleiki, na przykład nawet bez soli, czy tam z niewielkim dodatkiem soli, kleiki na przykład ryżowe, czy też woda przygotowana ciepła, to powoduje, że ta chińska śledziona, mówiliśmy, że te narządy w medycynie chińskiej, one nie do końca są kompatybilne z medycyną zachodnią, bo no tutaj chodzi o energetyczny system, nie o anatomiczny, więc ta przygotowana ciepła, czysta woda jest bez smaku i ona pobudza tą śledzionę do działania. A ta śledziona chińska, ona, to co ona robi, to ona transformuje wszystko, co zjesz i wszystko, co wypijesz. I od jakości jej pracy zależy to, czy na przykład masz nadwagę, jaką masz jakość skóry, wiesz, to jest taki, my to też nazywamy organem piękna. I ta ciepła, przygotowana woda powoduje, że ta śledziona jest pobudzana do pracy, lepiej funkcjonuje i jest łatwiej temu systemowi trawienia, nazwijmy to już tak po ogólności, łatwiej jest temu systemowi pozbyć się nadmiaru wilgoci, czy też nawet śluzu, który jest dalszym etapem nadmiaru wilgoci, a który jest patologiczny, tak? I ten śluz, tak jak mówiliśmy, też się objawia na 1000 sposobów w ciele, jako wiesz, katar, coś, co ci zalega w płucach, co musisz odchrząknąć, wydzielina z pochwy, nadwaga, wiesz, 1000 rzeczy. I po prostu to powoduje, że śledziona lepiej działa, więc warto jest raz na czas zjeść lub wypić coś, co nie ma smaku. Nie? Tak całkiem po prostu. Chociaż jest to trudne i wiesz, ja dlatego nie zostałam dietetykiem, powiem ci. Ja bardzo współczuję tym ludziom i bardzo doceniam ich pracę, ale pierwsza rzecz, jaką mówisz człowiekowi, pacjentowi, okej, no to może zacznijmy od tej jednej szklanki ciepłej, przygotowanej wody z cytryną. Ja mówię, nie, nie, bez cytryny. A nie, no to nie, to się nie da, nie?
Mamy to zamiatane, więc wiesz, myślę, że będąc dietetykiem musisz być od razu psychologiem, bo to jest trudne, więc zmiana przyzwyczajeń jest mega trudna, ale warto. No tak. Tak. Słuchajcie, ja mam w ogóle taką gorącą prośbę do Was, ponieważ ja od jakiegoś czasu skutecznie tutaj Olgę namawiam do tego, żeby zrobiła kurs online, który będzie możliwy, no bo tak, stacjonarnie, no to wiadomo, że nie wszyscy dojadą, a tutaj słuchacze są z całego świata i uważam, że brakuje bardzo na takim dostępnym rynku, jeżeli chodzi o poszerzanie jakiejś swojej wiedzy na temat zdrowia, właśnie takiego kursu, bo wszystkie książki na temat medycyny chińskiej, no ostatnio rozmawiałyśmy w tej pierwszej części naszej rozmowy, że nie ma tak naprawdę skąd czerpać tej wiedzy od osoby, która to mówi, która jest normalna, która jest taka uziemiona, tak? Która nie powie, że wiesz, ty nagle po prostu musisz zmienić swoje życie o 180 stopni od razu, bo jak nie, to po prostu za chwilę się rozpadniesz i tylko będzie stopniowo wprowadzała, dawkując tą wiedzę, nie jak do nauczyciela, tylko jak do zwykłego człowieka. I ty masz ten dar, Olga, więc ja zachęcam cię, żebyś stworzyła taki kurs, dlatego że no jest to nawet w formie jakiejś takiej misji życiowej na ten moment teraz, w którym się znajdujemy, jeżeli chodzi o ludzi w ogóle, tak, to jest coś tak niezbędnego, co dzięki czemu moglibyśmy sobie pomóc, więc no tutaj bardzo też Was proszę, jeżeli jesteście zainteresowani, to może jak Olga przeczyta te komentarze, to się zmobilizuje i zrobi to szybciej, bo ja wiem, że ona to potrafi. Ja bardzo zamierzam, ale chciałam jeszcze dodać jedną rzecz. Później wrócimy do tego kursu, natomiast jest taka przepowiednia chińska, już, która ma, wiesz, 2000 ponad, grubo ponad, no to nie, to już będzie ho, ho, ho temu. I jest tam powiedziane, że jeżeli przyjdą ciężkie czasy, a raz na czas te czasy przychodzą, prawda, to są ludzie i oni są zwani w medycynie chińskiej mędrcami, którzy będą stali na straży tego, żeby życie mogło się kontynuować, nie? Bo my mamy takie wrażenie, że wiesz, że wszystko się rozpada, nie? Na bardzo wielu różnych poziomach, na poziomie, wiesz, społecznym, zdrowotnym, klimatycznym i tak dalej. Ale że jest tam powiedziane, że są tacy ludzie, którzy żyją w ukryciu i którzy czuwają nad tym, żeby to miało dobre rozwiązanie. Więc to tak robię taki wtrend, bo gdzieś tam o tym czytałam. Natomiast wracając do kursu, to gdzieś przymierzałam się do powiedzenia czegoś więcej o bezsenności, bo myślę, że w ostatnim czasie nawet no już wiesz, bombardują nas tymi danymi o tym, że już połowa na przykład Polaków ma problem ze snem. I ja myślę, że to jest generalnie taki wyraz naszych czasów, że jesteśmy niespokojni i cały nasz rytm jest zaburzony też przez to, że jest praca zdalna, no i przez to też, że mamy mnóstwo stresu. I myślę, że mogłoby to być bardzo korzystne, natomiast no, mówię, jestem osobą niskotechnologiczną, gdzieś jeszcze muszę ogarnąć tak zwane know-how. Ja ci pomogę, naprawdę. Dobra, trzymam za słowo. Dobrze. I też chcę, żeby to było dobrze zrobione, więc nie może być tak na łapu capu. No a tak, pomysłów gdzieś tam na pewno na mówienie o medycynie chińskiej chyba mi nie zabraknie. Na razie będziemy się spotykać raz w miesiącu tutaj z Wami i w międzyczasie myślę, że kurs się będzie kreował. Myślę, że jednym z dużych modułów super by było, jakby była bezsenność, ale żeby można było też sobie wybrać inne moduły. I poczekaj, bo mamy dwa pytania. Pierwsze to, jak długo trwa terapia poczekaj, ja Ci to tak, żebym się widziała. Bez konkretnych. Dobra, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, a mianowicie to zależy, to zawsze tak odpowiadamy, czyli dopiero powiem tak, jeżeli ktoś po prostu chciałby się delikatnie uregulować, tak, jakby, o, już wiem, o co chodzi. Większość ludzi jest w takim stanie, my to nazywamy podzdrowi, tak? Nie mają żadnej zdiagnozowanej choroby,
Tak, tutaj to jako przewlekła choroba zostało określone, więc ludzie nie mają żadnej jakiejś zdiagnozowanej choroby, ale nie czują się też do końca zdrowi, nie? Tacy podzdrowi. I to jest taka bardzo szeroka kategoria, nie? Ludzi. I tutaj rzeczywiście zabiegi medycyny chińskiej są super, bo one cię dostrajają, prawda? Delikatnie cię nakierowują, delikatnie cię harmonizują. I wiesz, zawsze jest coś do poprawy, bo tam na przykład mogłabyś się lepiej wypróżniać, pęcherz by mógł lepiej działać, wiesz, mogłabyś trochę głębiej spać, mniej się denerwować, nie? Mieć trochę więcej energii. I to jest coś, co medycyna chińska potrafi. I wtedy, wiesz, wystarczy, myślę, że parę spotkań, nie? Wszystko też zależy od pacjenta. Czy on chce współpracować i czy chce wprowadzić pomalutku jakieś zmiany w swoim życiu, czy też nie. I zwykle jak nie mamy jakiejś zaprzeszłej, wiesz, zapiekłej, długotrwałej choroby, to wystarczy parę spotkań, żeby się to, wiesz, unormowało, żeby chwycić ten wiatr w żagle. Natomiast wiadomo, że jeżeli choroba jest przewlekła i poważna, no to naprawdę ciężko powiedzieć, bo wiesz, ten stan jest ludzi bardzo różny, nie? Mówi się zwykle o takim, wiesz, cyklu 10 spotkań, ale to jest takie strasznie ogólne i wiesz, i po prostu chodzi o to, że ta zmiana powinna już być po pierwszym zabiegu, nie? Coś już pacjent powinien poczuć. I wiesz, też te efekty, które przychodzą, one czasami są dla ludzi zaskakujące, nie? Bo jak ten organizm się porządkuje, to on to robi po swojemu. I czasami różne inne rzeczy się pojawiają przy okazji tego i wiesz, leczenie człowieka to też jest jak obieranie cebuli, nie? Załatwiasz się z jednym objawem i okazuje się, że coś tam jeszcze i to jest taka podróż. Okay. Nie wiem, czy to była odpowiedź na to pytanie. Myślę, że tak, że naprawdę sensownie. Okej, jeszcze jedno pytanie, podlinkuję ci tu, czy akupunktura może pomóc w zaburzeniu tarczycy? Okej. Okay. Więc to jest kolejne trudne pytanie, w takim sensie, że też pamiętam, było w ostatnim naszym spotkaniu pytanie o jajniki, prawda? Jak dbać o jajniki? W medycynie chińskiej nie ma czegoś takiego jak jajniki lub tarczyca. One są oczywiście w jakimś tam sensie związane z jakimś systemem energetycznym, bla, bla, bla. Natomiast to, że tarczyca przestaje funkcjonować dobrze, to wynika z całokształtu, wiesz. To jest całokształt, który w to jest włączony twój sen, twój tryb życia, wiesz, twoje przepracowanie lub jego brak, stres, dieta i tak dalej. Więc tak, akupunktura jest w stanie poprawiać stan człowieka. Ja wiesz, ja nie jestem w stanie nikomu zagwarantować, że na przykład zmniejszy mu o ileś tam milimetrów czy centymetrów guzki na tarczycy, tak? Oczywiście, że jak zaczyna się porządkować ten organizm, to jest szansa na to, że pewne rzeczy zaczną się zmniejszać, wiesz, wchłaniać i tak dalej. Ja na przykład sobie, wiesz, gdzieś tam swoimi staraniami rozpuściłam zakrzepiny, które miałam w nodze, nie? I lekarz nie mógł w to uwierzyć, że jakby były, a już ich nie ma, nie? Więc wszystko jest w stanie się zrekanalizować i do pewnego stopnia zregenerować. Natomiast wiesz, no nigdy nie ma tej gwarancji. Czasami wiesz, przychodzą pacjentki, które mają tak wielkie mięśniaki, że ja jestem w stanie je wyczuć, wiesz, tak po prostu dotykając podbrzusza. I takie stany czasami są już za daleko posunięte. Więc to też zależy, jak długo ta tarczyca już choruje. I z mojego doświadczenia wynika, że ludzie, którzy mają problem z tarczycą, podlegali bardzo długo, bardzo intensywnemu stresowi w swoim życiu. To jest długotrwały stres, długotrwałe przepracowanie, długotrwałe obciążenie, więc nie jest to takie łatwe do wyprowadzenia, ale można z tym żyć, można z tym pracować i można to poprawiać. Więc tak, jest na to szansa. Natomiast nie możemy dać precyzyjnego efektu co do centymetra lub milimetra. Okej, dzięki. I jeszcze jedno pytanie. Czy możemy się źle czuć w trakcie terapii? Jest to możliwe w takim sensie, że w momencie, kiedy załóżmy, twoim problemem był patogen, który w tobie siedział, jakiejkolwiek natury, tak? I my ten patogen, załóżmy, wyprowadzamy do powierzchni naszymi sposobami. A to jest możliwe, żeby na przykład przez 72 godziny coś się w tobie mieliło.
jest możliwe, żeby na przykład pacjent się czuł zmęczony trochę po zabiegu i na przykład idzie do domu i pada jak kawka, jak to mówią, nie? Natomiast te objawy powinny z czasem ewoluować ku lepszemu, tak? Czyli to powinno się poprawiać. Ale rzeczywiście jest tak, że to naturalne leczenie, wiesz, to nie jest jak zażycie tabletki, że ty zażywasz tabletkę i ona ci zupełnie seduje objaw. Czyli na przykład na chwilę rozpuszcza ten ból, no ale później jakby ten ból wraca, jak ta tabletka przestaje działać. I my w medycynie chińskiej jest coś takiego, że mogą się też pojawiać jakby stare choroby przez chwilę. Załóżmy te 72 godziny i pacjent mówi, okej, no i później mnie bolało, nie wiem, lewe kolano, nie? Przez 2 godziny tak mocno mnie bolało. Ja mówię, okej, miał pan kiedyś problem z lewym kolanem, tutaj przyśrodkowo, tak jak pan mówi, tak, tak, ja tutaj miałem kontuzję, nie? A jak teraz to kolano? No bardzo dobrze, nawet wczoraj robiłem przysiady i mnie właśnie nic nie bolało, rozumiesz? Jest to pewien proces leczenia i tylko twój, jakby jak mówiąc medycyną zachodnią, tylko twój centralny układ nerwowy wie, jaka była kolejność powstawania tych objawów, nie? Jak do tego wszystkiego doszło. I wiesz, jak to się odwija, jak to się porządkuje, to przez chwilę może być, wiesz, małe zawirowanie. Ludzie od razu by chcieli zacząć funkcjonować na najwyższych obrotach. Nie zawsze to jest potrzebne i to też jest takie bardzo przykre i smutne, że w dzisiejszych czasach też, bo ja wiem, skąd to pytanie też może pochodzić, że my w dzisiejszych czasach nie dajemy sobie w ogóle czasu na dojście do siebie. Rozumiesz, chcesz iść na terapię, która cię natychmiast postawi na nogi i możesz natychmiast iść i galopować dalej w tej, wiesz, w tym kołowrotku dla szczurków, nie? A organizm potrzebuje zwykle czasu, potrzebuje energii. Dlatego też ja często wolę trochę wolniej przeprowadzić tą terapię i żeby właśnie to wyrzucanie różnych objawów, czy też to porządkowanie się następowało nieco wolniej, bardziej ewolucyjnie, nie? To też tak nie musi być, bo często bywa, że coś porządkujesz i po prostu od razu się poprawia, nie? No bo wow, no tego byśmy chcieli. I wiesz, to też nie jest naszym celem, żeby wiesz, pacjent chorował przez pół roku, zanim dojdzie do siebie. Tylko naszym celem jest to, żeby od razu się poprawiało. Natomiast każdy jest inny i każdy to na swój sposób gdzieś tam z siebie wyrzuca. A czasami to, że choroba się zamanifestuje, na przykład bardzo stare przeziębienie wyjdzie ci po prostu, wiesz, na powierzchnię, to jest akurat dobre, nie? Bo wtedy jest szansa, żeby się tego pozbyć. Dobra, trochę obocznie nam... Nie, bardzo, bardzo fajnie. Ja myślę, że to w ogóle trochę taki cykl przypomina, nie? Że to jest takie, to tak jak w przyrodzie jest ten cykl, że no to tutaj też trochę ten proces zdrowienia jest jakby taki krąg życia trochę zatacza, tak? Tego życia w nas. Dokładnie tak. I wiesz, to, że na przykład ty się czujesz źle podczas załóżmy przeziębienia, tak, klasycznie rzecz biorąc, to jest oznaka, że twój układ odpornościowy działa. Mhm. Nie? Że to jest tak, że to nie jest tak, że po prostu fuj, zeszło na samo dno i gdzieś zaatakowało twoje narządy, tylko po prostu źle się czujesz, ponieważ twój układ odpornościowy działa, walczy, ta gorączka jest do czegoś potrzebna, nie? Też. I my sobie na to, my od razu to próbujemy zdusić jakimś gripexem i sru, nie, do pracy. Więc to jest błąd, który my popełniamy. I na zachodzie my mamy bardzo dużo tak zwanej sza, czyli takich śmieci energetycznych w ciele, a to dlatego, że my jesteśmy chronicznie niedoleczonymi ludźmi. Czyli tak, zaczyna ci się choroba, włączasz ten gripex, nie doleczysz się, choroba jest tylko, wiesz, tłumiona i głębiej się spycha, i lecisz do pracy, nie? I wiesz, tak raz za razem, bo to przeziębienie ci wróci za miesiąc, nie? I znowu, a piat od nowa. I za 5 lat się dziwisz, że masz problemy ze stawami, nie? Albo że masz problemy z czymś innym, albo że masz chroniczne bóle głowy, albo że masz chroniczne zmęczenie. Więc my jesteśmy cały czas niedoleczeni i jakby ten proces odwijania tych wszystkich rzeczy w gabinecie trochę trwa czasami. I to jest trudne. I też trudno jest wtedy pacjentowi jakby powiedzieć, że to jest jakby idzie ku dobremu de facto to, co się dzieje i że my się z tego cieszymy, bo tak jak mówię, ludzie chcą natychmiastowej poprawy, to tak jak wiesz w tych reklamach. Masz coś z wątrobą, chcesz się nażreć, to się nażrzej, tylko później weź tabletkę, nie? Jezus Maria, i wiesz, tak się nie da, bo ciało ma swoje mechanizmy,
I to czasami trochę czasu zajmuje. I to, że wiesz, to jest jedyna dobra rzecz, która wyniknęła z tej całej sytuacji, którą mamy od 13 miesięcy, że teraz osoby, które gdzieś tam chorują i są przeziębione, no to siedzą w domu, nie? No to przynajmniej, kurde, tyle. To z tego my się cieszymy. Tak. Więc wiesz, na samym końcu nasza zasada, którą już żeśmy mówiły wcześniej, moja ukochana zasada, zasada dziury, jak jesteś w dziurze, nie kop głębiej, no. Czy Olga, jest coś, co mogłabyś jeszcze dodać, jakiegoś takiego uniwersalnego, związanego ze zdrowiem, tak jak to picie ciepłej wody, co wiemy, że no raczej tutaj mała szansa, żeby komuś zaszkodziło, a może No mała naprawdę szansa, zrobić tak. dobrą robotę do naszego kolejnego spotkania, na przykład co warto by było wdrożyć jeszcze w ten wiosenny czas, czy jest coś takiego, co można by było Wiesz co, takie bardzo, zaproponować? wiesz, to będą banały i trywializm taki, że wiesz, żeby się tam ludzie nie pośmiali z tego. Ale tak, jest wiosna teraz nadal i widzimy, jak się pogoda szybko zmienia, nie? W sensie, że jest bardzo, bardzo jest dynamicznie. Ostatnio w gabinecie mnóstwo osób z różnymi postrzałami, pokłuciami, wiesz, sztywnością karku. My się nie ubieramy odpowiednio. Radziłabym bardzo dobrze zabezpieczać okolice barków, okolice karku, ubierać tą czapkę, bo wiatr ma bardzo silne właściwości wnikania do głębi ciała i wprowadzania tam właśnie zimna, czyli wszelkich postrzałów, usztywnień. To też już żeśmy mówili ostatnio, ale to konkretnie na tą pogodę można zalecić. I słuchajcie, wyjdźcie z domu. Nie zostań w domu, tylko wyjdź z domu. Przebywanie na świeżym powietrzu, spacer szybkim krokiem, przynajmniej pół godziny, wiesz, to jest taki trywializm, ale wielu moich pacjentów donosi mi, że no, ostatni raz było na zewnątrz, no, nie wiem, 3 dni temu, nie? To jest straszne i to trzeba zmienić, bo my tego potrzebujemy. To jest, wiesz, energia pochodzi ze słońca, z powietrza. To jest tak zwana niebiańska chi, którą my mamy szansę, wiesz, się zaciągnąć, nie? A ta chi w domu, ona jest taka niewymieniana, ona już jest tak częściowo martwa. Już nawet nie mówię o tym, co się dzieje w klimatyzowanych pomieszczeniach, więc jest to jakiś absolutny warunek, wiesz, zdrowia i nigdy zadość, wiesz, mówienia temu. No i wiesz, chodźmy wcześniej spać, to jest też nienegocjowalne w medycynie chińskiej. A to wiesz, ludzie też mówią, że są, wiesz, sowami, to jest też takie wytłumaczenie bardzo częste, że nie może się położyć wcześniej, bo to i tamto, to jest bardzo zresztą długa lista, na samym końcu tej listy, bo ja jestem sową, ale ten naturalny nasz rytm dobowy powinien być zsynchronizowany z naszą gwiazdą, tak, która nad nami świeci i ona też nadaje rytm krążenia energii w ciele, więc dobrze byłoby zgodnie z tym żyć. I jak to mówią, wiesz, no, płyń z prądem, a nie pod prąd, bo będzie ciężko. Więc to są mega proste sposoby, to jest to, co ty też opisałaś w tych swoich punktach, nie? To właśnie słońce i ekspozycja na światło słoneczne i Tak. doświadczanie kontaktu z naturą było 6. punktem. Zapomniałam go wymienić w tej witalności, więc tutaj Dokładnie. się super to Więc wiesz, pokryło. przebywanie w lesie, przebywanie wśród natury, bez telefonu, wiesz, nawet nie roz bez rozmawiania z innymi, to jest, mój nauczyciel to nazywał taką naturalną akupunkturą. I wiele moich pacjentów funkcjonuje jeszcze tylko dlatego, po pierwsze, że mają akupunkturę, a po drugie, że co weekend starają się wyjeżdżać, wiesz, w góry, do lasu, gdziekolwiek tylko mogą. I to, jak mówią, ładuje ich baterie. To są rzeczy trywialne, o których my mówimy, ale i tak ludzie tego nie robią. To jest najciekawsze. A to pomaga w sposób niewiarygodny. I ja to nazywam rzeczami nienegocjowalnymi, tak? To są rzeczy nienegocjowalne, które budują nasze zdrowie i bez nich nic. Bez nich nic. I myśmy już tak strasznie odeszli daleko, wiesz, od kontaktu z naturą i z tymi naturalnymi rytmami, bo ja już nawet nie mówię, że my nie żyjemy zgodnie z porami roku, bo to już w ogóle, nie? Mówiliśmy o tym. Ale kurczę, chociaż żeby tą dobę jakoś sobie dostosować. I ludzie nawet tego nie zauważają, jak daleko, wiesz, to już, jak daleko od tego odeszli i nawet już nie są w stanie powiedzieć, dlaczego się tak źle czują, nie? I
A to są proste rzeczy do zmiany. One nie działają od razu jak magiczna tabletka, ale robione systematycznie po prostu, wiesz, no, są lekarstwem. Mhm. Musimy to sobie powiedzieć wprost. Okej. Okay. Jeszcze tutaj już kończąc naprawdę ostatnie pytanie, ale to krótkie. Ciepła woda, czyli ilustopniowa? Okej. Okay. Popatrz, popatrz, jaki jest nasz zachodni umysł. To musi być punkt. Ja nawet nie pomyślałam o tym, jak sobie podgrzewałam tą wodę. To musi być co do milimetra. Więc kochani, w medycynie chińskiej wiecie, że mamy zasadę widełek, nie mamy zasady punktu. Ja już o tym mówiłam ostatnio? Nie wiem, zasada... ale raczej kiedyś na pewno o tym mówiłaś, ale nie czy akurat w podcaście. Tak, więc zasada punktu w medycynie zachodniej i w naszej myśli zachodniej polega na tym, że muszę to mieć dokładnie takie. Dokładnie co do centymetra, milimetra, co do minuty, nie? I tak dalej. Natomiast w medycynie chińskiej my mamy pojęcie takich widełek harmonii. Czyli to może być takie, 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 takie albo takie i mieścić się mniej więcej między tym a tym. I wtedy jest dobrze. Między określeniem ciepła po prostu. Na przykład. Czyli tą temperaturę można sobie dostosować do swoich preferencji. Jeżeli na przykład wracasz z zewnątrz, jak my to mówimy w Krakowie, z pola wracasz i jesteś zziębnięty, zziębnięta, to wtedy warto tą wodę dużo bardziej podgrzać. I tak, wiesz, malutkimi łykami, żeby się oczywiście nie poparzyć, taką naprawdę solidnie ciepłą, gorącą wodę sobie wypić. Natomiast jeżeli na przykład jest na zewnątrz dość ciepło, to ta woda może być taka, wiesz, letnia, ciepła, nie? Więc to po prostu zależy od sytuacji, którą masz i to, na co masz ochotę. Jak były, pamiętam, superwizje, nasz nauczyciel przyjeżdżał z Niemiec, to ludziom na przykład po takich zabiegach, po różnych takich, wiesz, jak również emocje im gdzieś tam wyskakiwały na zabiegu i trzeba było to wszystko uporządkować, to tacy ludzie dostawali od nas właśnie szklankę takiej gorącej wody, więc to też jest takie kojące dla ducha. Więc zależy, zależy. Okej, okay. A tutaj właśnie Iza pisze wytłumaczenie, że nie zupełnie o to chodziło, tylko chodziło pewnie o tą poranną wodę ciepłą. Czy zawsze musisz czekać, aż woda ostygnie? A więc jeżeli jesteś w stanie pić wrzątek, jest okej, okay, ale nie polecam. Mój sposób jest taki. Wieczorem tą wodę zagotowuję w czajniku, ja rano ją po prostu sobie dogrzewam. Ja też. I tyle. Tak. I wtedy jest okej. Okay. No dobra. To bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy Wam za obecność, za wszystkie pytania i za motywację.